szczęść Boże, mobilne studio wyborcze kampanii eurokołchozowej Korony w Konfederacji. Drużyna Brauna ze mną tu w okręgu 10 Małopolska z Podhalem Świętokrzyskiem. Trasa, w którą możemy wyruszać dzięki Państwu, dzięki temu, że lejecie nam do baku, o co bardzo proszę. Dziś spodziewamy się, że nadejdą wreszcie upragnione przypinki gaśnicowe, które pójdą w lud, w naród na kolejnych spotkaniach wyborczych. Tutaj za mną taki potykacz, którego używamy w sytuacjach plenerowych, kiedy to wypada podpisywać kolejne setki gaśnic, które przecież nie my ze sobą przywozimy, ale Państwo przynosicie na spotkania. Dziś w Niepołomicach, w Dobczycach, w Myślenicach pracujemy w terenie, w regionie. Na co pracujemy? Po co wybieramy się do Eurokołchozu? No po to, żeby nie przedłużyć kontraktu, umowy o pracę dla Führerin von der Leyen, która przeszła przecież w Eurokołchozie ledwie chyba 9 głosami. I to były właśnie głosy PiSu, Solpolu. To oni ją zatrudnili, a teraz kwękają, że Zielony Ład. W ogóle bardzo modne stało się protestowanie przeciwko Zielonemu Ładowi, który się samemu wcześniej aprobowało. Więc nie powtórzmy tego błędu, wyślijmy do Brukseli ludzi, którzy nie po to tam się wybierają, żeby się umawiać z panią von der Leyen na jakieś niuansowanie problemu, jakieś negocjowanie tempa, granic, wysokości rat naszego zniewolenia, wyzbywania się suwerenności. Bo czym jest dzisiaj Eurokołchoz? Eurokołchoz jest, proszę Państwa, tym, czym ostatni konkurs, koncert Eurowizji. To jest Eurokołchoz w pigułce. Tak to właśnie wygląda. Produkują się zboczeńcy i sataniści, produkują się apologeci banderyzmu, rzecznicy żydowskiego ludobójstwa Palestyńczyków w Gazie. To właśnie tegoroczny konkurs Eurowizji. No i rola Polski w tym konkursie analogiczna do tego, co robią do tej pory nasi przedstawiciele w Brukseli. Oni występują w charakterze może nawet i krytycznych, może z lekka nieentuzjastycznych, ale żyrantów całego tego przedsięwzięcia. Tak jak Polacy, biorąc udział w głosowaniach w konkursie Eurowizji, w istocie wystawili przepustkę tym dziwnym osobnikom, którzy się ubierają albo w jakieś barwy, mundury, emblematy banderowskie, albo reprezentują rasistów, ludobójców, talmudystów żydowskich wobec świata, prezentują taką ludzką twarz ludobójstwa, totalitaryzmu, rasizmu. Albo też są ostentacyjnymi dewiantami, propagatorami dewiacji, którzy prezentują coś na kształt jednak kultu. No a do kogo się tam modlą, kto im się podoba, kogo lubią, to też wynikało z dekoracji i kostiumów. I tak wygląda dzisiejszy Eurokołchoz. Tak wygląda Rada Komisarzy, Eurokomisarzy Ludowych, których nikt nie wybierał. To przecież nawet nie jest żadna fasada demokracji. To są nominaci, to są po prostu narzuceni narodom europejskim komisarze, desygnowani przez rządy, które są przecież tak skorumpowane, jeśli nie formalnie, finansowo, to moralnie są skorumpowane, jak
jak rządy Szydło, Morawieckiego czy Tuska z jego tam czarownicami, wariatkami, które w eurokołchozie stachanowsko deklarują, o ile tam zredukują emisję dwutlenku węgla i przebijają wszystkich, są bardziej papiescy od papieża, przepraszam, papieża, nie, ale to takie stare powiedzenie. Więc po to jedziemy do eurokołchozu, żeby ten trend zatrzymać i odwrócić, ponieważ, proszę Państwa, chyba to jest dość prosty wybór. Czy chcemy słuchać takich piosenek i śpiewać je samemu, takich, jakie nam zagrają eurofederaści, euroentuzjaści w formacie Eurowizji? No nie. Czy chcemy należeć do takiego klubu, który nam proponuje zielony, a w istocie czerwony ład, dyrektywę budowlaną, pakt migracyjny, no właśnie ten pakt migracyjny przyklepany właśnie w ostatnich dniach, wręcz godzinach. Czy tutaj w Małopolsce chcemy, żeby w tych gminach, które odwiedzam na trasie tej kampanii wyborczej, czy chcemy, żeby nas przegłosowali muzułmanie, marsjanie, uchodźcy, nachodźcy z dalekich albo i bliskich stron, czy też chcemy pozostać u siebie, na swoim. Tak jest wybór, proszę Państwa. Wybór między schabowym a świerszczowym. Jeszcze raz bardzo proszę, wspierajcie nas, wspierajcie sztab, komitet wyborczy, wpłaty na konto KW Konfederacja, to w opisie filmu. Odpowiednia adnotacja sprawi, że fundusze, które Państwo wyasygnujecie, te fundusze będą wspierać kampanię drużyny Brauna we wszystkich 13 okręgach na pudle. 3 jedynki, 9 dwójek, 1 trójka z rekomendacji Korony na listach Konfederacji. No a moje osobiste losy Państwo też rozstrzygniecie tu w okręgu 10 Małopolska Świętokrzyskie, drugi na liście numer 2. Kłaniam się Państwu, do zobaczenia w dalszej trasie. Z Panem Bogiem.